Adam Andruszkiewicz. I to nie są incydenty, to są zamachy. I to nie są tylko zamachy, ale też są gwałty na kobietach, to jest bicie Europejczyków, to jest poniżanie Europejczyków na ich własnym terenie. Polska nie jest krajem ksenofobicznym, tylko Polska jest krajem, który stawia na własne bezpieczeństwo, stawia na własne tradycje i ma do tego święte prawo. Niech to Unia Europejska, elity, te pseudo-elity europejskie w końcu zrozumieją. Widzimy z jednej strony teraz właśnie ten obrazek w TVP, krew na ulicach Londynu, śmierć na ulicach Londynu. Z drugiej strony ja tylko czekam, aż zaraz wyjdą kolejni politycy unijni, tak jak pan Juncker, który będzie mówił, że trzeba się przyzwyczaić do tego, że my możemy coś malować kredkami najwyżej, tak walczyć z terroryzmem, tylko czekam, aż będzie mówić, że nic się nie stało. No bo w końcu stało się, tak? I zacznijmy mówić stop temu wariactwu, które ma miejsce teraz w Unii Europejskiej. Jako Polska powiedzmy stop. Przede wszystkim zacznijmy od uszczelnienia granic, musimy te granice uszczelnić. Po drugie, moim zdaniem, Europa musi zacząć się deportować radykalnych islamistów. Tak? A po trzecie, lekcja dla Polski. Żadnych islamskich migrantów. Nawet jeżeli wśród 100 islamskich migrantów jest jeden terrorysta, to 0 islamskich migrantów do Polski. Islam ma to do siebie, że gardzi słabymi. Dzisiaj Europa jest słaba, wypiera się własnej tożsamości, wypiera się chrześcijaństwa, zamyka się kościoły, robi tam się dyskoteki, muzea. Islamiści to widzą i tym bardziej właśnie nakręcają się przeciwko nam, tak, bo pogardzają nami w ten sposób. Tam na miejscu są setki tysięcy, nawet miliony chrześcijan. My musimy im pomóc poprzez zniszczenie państwa islamskiego, który jest hydrą i z tej hydry zawsze będą dążyli ku Europy, ku naszemu kontynentowi terroryści. Dopóki tej hydry nie zniszczymy, to dopóty to będzie wylęgarnia radykalnego islamu, który będzie mordował chrześcijan i Europejczyków. To my jesteśmy krajem bezpiecznym, to tutaj jest zachowana tradycja i młodym Europejczykom znacznie łatwiej jest do Polski przyjechać, to wszystko zobaczyć. I przyjeżdżają coraz częściej i mówią, wow, tak? Mówią, Polska jest bezpiecznym krajem, możemy wyjść spokojnie, wyciągnąć dziewczynom, nic się złego nie dzieje. To pokażmy przykład. Kukiz15 zbiera podpisy pod referendum, dzień referendalny, PSRD, czy zapraszam, można przyłączyć. Polska reklamy produktów w takim razie w jakichś...